Hej kochani, tu Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was kolejny przepis. Jest to przepis na perfekcyjny i idealny chleb orkiszowy. Chleb bardzo zdrowy, jedyna mąka, która jest w tym chlebie, jest to mąka orkiszowa z dodatkiem przeróżnych nasion i tego typu spraw. Jest to chleb na drożdżach, nie na zakwasie, dlatego każdy z Was będzie mógł go przygotować bez żadnego problemu. Na dodatek drożdże suszone, które są wszędzie dostępne, tak więc wydaje mi się, że nie będzie z tym najmniejszego problemu. Dzisiejszy film powstał we współpracy z Shopee.pl. Shopee.pl jest to taki serwis zakupowy online. I ja właśnie wszystkie produkty, wszystkie składniki mojego chleba zakupiłam właśnie przez ten serwis. I powiem Wam, że nie jest to zwykły serwis zakupowy, ponieważ okazuje się, że można zrobić zakupy w wielu sklepach naraz i shopper, czyli osoba, która dostarcza Wam zakupy, przywiezie Wam to wszystko za naprawdę niewielką opłatą i nie musicie jeździć po 5 sklepach, tylko zrobi to ktoś za Was. Tak więc o tej całej akcji i o Shopee.pl opowiem Wam jeszcze w dalszej części filmu i mam dla Was również jeden super prezent, z którego naprawdę no żal będzie nie skorzystać, więc z pewnością zostańcie ze mną do końca tego filmu, a teraz pokażę Wam przepis na ten fantastyczny chleb, więc zapraszam Was do kuchni. Przygotowanie tego chleba jest naprawdę banalnie proste. Należy zacząć od wsypania do dużej miski wszystkich suchych składników, czyli dodajemy mąkę orkiszową, mielone siemię lniane, nasiona chia, suche drożdże oraz sól. Należy wszystko dokładnie wymieszać. Następnie w osobnej miseczce należy umieścić olej kokosowy oraz zalać go wrzątkiem. Gdy olej kokosowy się rozpuści, a woda już nie będzie wrząca, lecz gorąca i bardzo ciepła, wlewamy wodę do suchych składników i wszystko dokładnie mieszamy. Ważne jest to, by woda była gorąca lub bardzo ciepła, lecz nie wrząca, ponieważ to zabije nasze drożdże i chleb nie urośnie. Nie zapomnijcie, by również dodać odrobinę syropu z agawy dla słodyczy. Ciasto można wyrabiać zarówno łyżką, jak i w dłoniach. Zależy, jak Wam jest lepiej. Dodajcie ulubione nasiona. Ja dodaję nasiona słonecznika, ponieważ według mnie w tym chlebie smakują najlepiej. Gdy ciasto będzie porządnie wymieszane, należy przełożyć je do dwóch forem wysmarowanych olejem i przyprószonych jakimiś tam dowolnymi otrębami. Taki chleb należy odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Ja zazwyczaj czekam około 1,5 godziny do 2 godzin. Po tym czasie chleb jest idealnie wyrośnięty. Jeśli posiadacie specjalny program na właśnie wyrastanie ciasta w Waszym piecu, tak zwane garowanie, wtedy jak najbardziej możecie umieścić takie bochenki w 40 stopniach w piekarniku. Jeśli nie, przykryjcie Wasze chleby jakimś kuchennym ręcznikiem i odstawcie w ciepłe miejsce. Gdy chleby będą już wyrośnięte po 1,5 godziny lub 2, należy je upiec. Ja na początku piekę chleby w formie, a potem dopiekam je jeszcze bez formy, by były chrupiące. Czas pieczenia zależy od tego, jakiej formy używacie. Wszystkie rady znajdują się na moim blogu, a link znajduje się poniżej pod tym filmem. Gdy chleb będzie upieczony, najlepiej jest go ostudzić i kroić dopiero, gdy będzie wystudzony, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że najlepszy chleb to ten prosto wyciągnięty z pieca i jeszcze gorący. Ale gwarantuję, że gdy poczekacie, aż się wystudzi, będzie Wam go znacznie łatwiej kroić. Chleb bardzo, bardzo długo zachowuje swoją świeżość. Jest na dodatek bardzo syty i wilgotny. Według mnie jest to naprawdę idealny chleb zarówno na kanapki, jak i do grzanek i tostów. Dobra kochani, podzieliłam się z Wami przepisem na mój ulubiony chleb orkiszowy. Chleb w takiej zdrowej piekarni koło mojego domu kosztuje, uwaga, 11 zł. Za 11 zł to ja mam składniki na 3 bochenki, więc dlaczego by nie upiec własnego, prawda? Teraz Wam pokazałam, jakie to jest proste. A jest to jeszcze prostsze, jeśli tak jak ja zamówicie wszystkie składniki przez internet.
wszystko, co potrzebowałam, i tu mówię naprawdę wszystko, co potrzebowałam do przygotowania tego chleba, zamówiłam online przez shopee.pl. Mam na myśli nawet formy do chleba, 3 formy, i to były formy z Tesco. Mąkę orkiszową, drożdże, nasiona słonecznika, nasiona chia, len mielony, suche drożdże, olej kokosowy i syrop, więc naprawdę jest to super. Możecie zrobić podobne zakupy jak ja i już niebawem mieć swój własny chleb, ponieważ zakupy są dostarczane nawet w godzinę. Ponadto ja poza tymi zakupami spożywczymi kupiłam sobie jeszcze garnek do gotowania ryżu, tak więc z pewnością będziecie mogli się spodziewać jakiegoś testu i fajnych przepisów z wykorzystaniem takiego rice cookera. Kupiłam również akcesoria fotograficzne, czyli kartę pamięci, by móc nagrać dla Was oto właśnie ten film. A no i wspomniany prezent. Uwaga, uwaga, z kodem Savory or Sweet wpisanym podczas zakupów z shopee.pl będziecie mieć darmową dostawę. Tak więc dlaczego nie spróbować? Nic nie tracicie, możecie sobie wypróbować usługę, jest to fantastyczne. Fajnie jest również to, że jeśli obecnie w sklepie nie będzie produktu, który chcieliście zakupić, shopper, czyli osoba, która robi dla Was te zakupy, zadzwoni do Was i zapyta się o jakiś zamiennik, czy chcecie coś zamiast tego, czy może być ten produkt innej firmy, czy może inny rodzaj, bla bla bla. Tak więc naprawdę ja byłam pod ogromnym wrażeniem. Ja z pewnością będę zamawiała online na przykład tofu, ponieważ mieszkam blisko Biedronki, ale jak wiadomo, w Biedronkach nie ma w stałej ofercie tofu, a ja jestem naczelną pożeraczką tofu. Mam wrażenie, że jestem pierwszym pożeraczem tofu RP. Więc razem z tym zamówieniem zamówiłam sobie 4 kostki tofu, które starczą mi może na 2 dni. I na pewno będę regularnie zamawiała tofu online, no bo mam trochę daleko na przykład do Lidla, w którym takie tofu się znajduje. Aha, i co do jeszcze tego kodu, działa on do końca lutego i działa na pierwsze zakupy z shopee.pl. Tak jak mnie dobrze znacie, ja polecam i promuję tylko i wyłącznie firmy i usługi, w które wierzę i z których sama korzystam i które nie kłócą się jakoś z moim światopoglądem i w ogóle. Tak więc naprawdę z czystym sumieniem mogę Wam polecić shopee.pl, ponieważ no jest to super opcja, w szczególności jeśli nie macie do końca czasu, żeby robić zakupy, albo nie posiadacie na przykład auta, żeby jechać gdzieś po Wasze ulubione produkty, po prostu ktoś może zrobić to za Was. Jeśli chodzi o te zakupy na shopee.pl, naprawdę można poszaleć i trzeba uważać, bo można się rozpędzić. Ilość sklepów jest naprawdę spora i możecie na przykład zrobić zakupy jednocześnie w Lidlu, Biedronce, Rossmanie, Empiku, Tesco, MediaMarkt, Saturnie, ale możecie sobie sami zobaczyć, że jest tego naprawdę sporo. Ja na przykład wydałam 500 zł, więc no uważajcie. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten przepis się Wam spodobał i dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jak Wam wyszedł, jeśli wypróbowaliście, i napiszcie mi również, czy skorzystaliście z mojego kuponu na shopee.pl. Okej, mi się miłego dnia i do zobaczenia niebawem w następnym przepisie, foodbooku lub innym filmie, który sobie wymyślę, i buziaki!